Nie wstyd ci być księdzem. Ksiądz musi mieć bardzo wysokie mniemanie o sobie. Przychodź do mnie, Maryja. Nie wstyd ci być księdzem? Takie pytanie ostatnio dostałem. I argumenty. Co chwila jakieś afery. Niedawno pod Warszawą podobno jakiś sektę prowadził. Wcześniej Dąbrowa Górnicza. Któryś tam do jakiegoś kalendarza mało pobożnego pozował. Po drodze jeszcze kilka innych rzeczy. Dzieciaki wypisują się z religii, bo teraz to w ogóle wstyd na religię chodzić. Jak się nie wypiszesz, to się wytykają palcami. Czy ty nie widzisz, że marnujesz sobie życie? Czy ty w ogóle nie widzisz, co ty robisz? Nie wstyd ci? Co ja na to? Po pierwsze, dla mnie to trochę jak z byciem Polakiem. Jakiś czas temu byłem w Londynie, rozmawiałem z Anglikami na temat Polaków, no i sporo miało do powiedzenia coś bardzo negatywnego. Słuchając tego, mówiłem, rozumiem, ale nie zmienia to faktu, że uważam, że Bogu z nas naprawdę jest mega pozytywne. Podobnie z księżmi, mam świadomość, że są różni, ale naprawdę większość, których sam osobiście uważam, że naprawdę robią super rzeczy i że księżmi są naprawdę super. Po drugie, byłem w piątek w Leżajsku na spotkaniu z młodzieżą i po raz kolejny opowiadałem historię Szymonka, jak to w wieku 6 lat odchodził z powodu nowotworu mózgu, jak to właśnie kilka dni przed swoim odejściem budził się uśmiechnięty i opowiadał mamie, że podczas snu przychodzi do niego Pan Jezus. Dzień przed swoją śmiercią powiedział mamie: mama, Pan Jezus powiedział, że ja już z nim będę. Mama go wtedy zapytała: syneczku, czy ty chcesz nas zostawić? A wtedy 5-letni Szymonek odpowiedział: mamusiu, ale tam jest tak pięknie. I to były jedne z ostatnich słów, jakie 5-letni chłopczyk chory na nowotwór mózgu powiedział swojej mamie. Po tym spotkaniu podszedł do mnie chłopak i powiedział, że proszę księdza, ja mam swoją historię. Kiedy miałem 2,5 roku, zdiagnozowano u mnie glejaka, złośliwy nowotwór. I powiedzieli, że muszą poddać mnie operacji, ale szansa na to, że przeżyję, jest bardzo mała. I proszę księdza, mimo że miałem wtedy 2,5 roku, to dokładnie pamiętam sen, w którym przychodzi do mnie Maryja, wyciąga do mnie rękę, a ja tą swoją małą rączką chwytam jej dłoń i razem idziemy w kierunku światłości. I proszę księdza, tak kontynuuję, ja nie mam wątpliwości, że ja tą operację przeżyłem, jestem tu, teraz, zdrowy, dzięki wstawiennictwu Maryi. Oczywiście trudno w to tak po ludzku uwierzyć. Podobnie jak Tomaszowi było ciężko uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał, jeszcze przeszedł przez ścianę i to akurat w czasie, kiedy go nie było. Ale z Ewangelii dowiadujemy się, że okazało się, że to jednak wszystko było naprawdę. Te historie mogę poznawać dzięki temu, że jestem księdzem, a co jeszcze bardziej mnie cieszy, to to, że dzięki temu, że jestem księdzem, mogę te rzeczy opowiadać innym, także tobie. Cokolwiek się nie dzieje, bądź pewny, bądź pewna, Jezus jest przy tobie, a jak coś chcesz u Niego wyprosić, proś Matkę. I wreszcie po trzecie. Jak byłem w podcaście u Sekielskiego, to pani Magda Rigamonti, jak ja dopowiadałem o tym, że chciałbym jakoś tam pomagać ludziom, to powiedziała: o, ksiądz to się chyba za wysoko ceni, jeżeli myśli. Ksiądz musi mieć bardzo wysokie mniemanie o sobie, skąd myśli o sobie, że może pomagać ludziom. I wtedy odpowiedziałem, co chcę powiedzieć teraz, że ja nie jestem jakoś specjalnie inteligentny, wręcz podejrzewam się, że mało inteligentny, ale nieraz doświadczyłem, że podczas spowiedzi, kiedy przychodzi ktoś, kto naprawdę wiele rzeczy przeżył, to ma takie pełne bólu, czasami pustki spojrzenie. I nieraz to obserwowałem, jak taka osoba, wyznając swoje grzechy, bardzo to wszystko przeżywała. A potem ja udzielałem do nauki takiej, jakiej jestem w stanie, czyli nic szczególnego. A potem, kiedy udzielałem rozgrzeszenia,
tą prostą formułą, którą każdy ksiądz w konfesjonale stosuje, tą formułą w imię Trójcy Świętej. Kiedy mówimy, ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to potem na koniec zawsze widziałem, jak w oczach tej osoby, nieważne jakie by miała grzechy, pojawiał się taki ogień, pojawiało się takie coś, czego po prostu wcześniej tam nie było. I dla mnie to jest prawdziwe potwierdzenie tego, co powiedział Pan Jezus, również w Niedzielę Ewangelii: komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Czyli, że naprawdę, kiedy ja odpuszczam grzechy, to nie robię tego ja, tylko Pan Jezus, którego jestem tylko i wyłącznie narzędziem. I to jest coś, co mi daje niesamowicie wielką radość w kapłaństwie i też sprawia, że cokolwiek by tam się na księży nie mówiło, to jestem niesamowicie szczęśliwy z tego powodu, że nim jestem, że mogę ludziom odpuszczać grzechy, mogę przywracać im wiarę w to, że naprawdę są ukochanymi dziećmi Pana Boga i że w imieniu Jezusa mogę im dawać kolejne szanse. Drodzy, to tyle w kontekście niedzielnej Ewangelii. Dzięki wielkie wszystkim omadlającym i wspierającym na rozmaite sposoby. Ten zapowiadany odcinek z rozliczeniem będzie w końcu dopiero w tym tygodniu, bo przez święta i potem nie miałem za bardzo czasu, żeby to zrobić. Ale z takich ciekawostek to wróciliśmy już pod most. Mieliśmy teraz ubiegłą niedzielę koronkę, jakąś tam pierwszą mini imprezę. Niedługo zaczniemy tam znów szerzej działać, także kto by był w okolicy, to bardzo zachęcam, żeby padać. Co, gdzie dokładnie i kiedy, to będzie u mnie na socjalach, czyli na Instagramie i Facebooku, ale zachęcam, żeby padać. To tyle na teraz. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia wkrótce. Szczęść Boże i zobaczcie kilka przebitek właśnie z niedzieli i też co tam dobrego u kleryków w seminarium słychać, a przy okazji też pozwiedzajcie piękne piastowskie okolice. Ładnie to mamy, nie? Z Bogiem. Pozdrawiam. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.